Witamy serdecznie na drugiej edycji Infrastructure. Dzisiaj mamy, dzisiaj naszym gościem będzie Agata Kowalska. Agata, my Cię znamy, uczestnicy Infrastructure Cię znają, ale nasi widzowie może niekoniecznie, także jakbyś mogła się przedstawić. Dzień dobry, Agata Kowalska, jestem radcą prawnym z Krakowa, z Kancelarii Habasiewicz Kowalska i Partnerzy. I rzeczywiście już od kilku konferencji, zarówno Infrastructure, jak i PLNOG, jak i Bitspiration, tutaj mam przyjemność z Proideą się spotykać i opowiadać uczestnikom o różnych strasznie trudnych aspektach prawnych, współczesnych, nowych technologii. O. No dobra, i w takim razie powiedz, co prawniczka robi na konferencji Data Center? No to jest dobre pytanie, no ale to jest tak jak właśnie z innymi dziedzinami życia, że to prawo przenika się tak naprawdę z każdą dziedziną i co ciekawe, mnóstwo tych nowych technologii, nowych sposobów świadczenia usług jest niedoregulowanych albo w ogóle nieuregulowanych w prawie. I tak naprawdę przedsiębiorcy stają przed takimi trudnymi wyzwaniami i pytaniami, jak działać bezpiecznie, jak działać tak, żeby się nie narazić żadnemu regulatorowi, generalnemu inspektorowi danych osobowych i innym osobom, które gdzieś tam mogą zarzucić niewłaściwy sposób świadczenia usług. Czyli w takim razie przy data center jest duże zapotrzebowanie na tego typu tematy, jest dużo pytań i dużo wątpliwości cały czas? Tak, myślę, że to jest kwestia dopiero budującej się świadomości tego, że jednak prawo, mnóstwo tych elementów, na przykład dotyczących chmury obliczeniowej, czyli tego cloud computingu, jednak reguluje i że dostawcy tego typu usług jednak podlegają pewnym reżimom, z czego może nie do końca zdawali sobie sprawę i myślę, że właśnie bardzo fajnie, że uczestnicy chcą przyjść, posłuchać, jakby zadają takie pytania, które wskazują na to, że jak najbardziej są zainteresowani, potrzebują tej wiedzy, czy żeby sobie ją ugruntować, czy żeby w ogóle ją poszerzyć. I myślę, że no, takich spotkań powinno być jak najwięcej. No dobra, to w takim razie co straciły osoby, których dzisiaj nie było na Twojej prezentacji, jakbyś ją zareklamowała? Mówiłam dzisiaj głównie właśnie o aspektach prawnych, problemach prawnych cloud computingu. Szczególnym takim uwzględnieniem działalności ubezpieczeniowej, bankowej, finansowej. Ale co istotne, pokazałam przede wszystkim no bardzo teraz taki świeży temat zmieniający się dotyczący sposobu przetwarzania danych osobowych. Jest to efekt tego, że w Europie zostało wydane nowe rozporządzenie, które to reguluje, które nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki. Mamy 2 lata na to, żeby wdrożyć te rozwiązania w polskim systemie, bo to jest rozporządzenie, więc jest ono bezpośrednio stosowane, ale no, przedsiębiorcy będą musieli się przestawić też na to, że dużo większe kary na przykład może GIODO nałożyć za nienależyte przetwarzanie danych osobowych. I to wszystko powoduje, że zainteresowanie jest ogromne, no bo coś się zmienia, wchodzi coś nowego i tak naprawdę przedsiębiorcy chcą się dowiedzieć, no dobrze, to co ja teraz będę musiał nowego zrobić, albo jak będę musiał właśnie działać. Okej, dobrze. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za to, że poświęciłaś nam czas, że tutaj przyszłaś i zapraszamy na kolejne wywiady z Infrastructure 2016.